warto usiąść w pierwszym rzędzie. Akurat bzdura. Dzisiaj opowiem wam, jak zdać maturę i z jakich sposobów korzystają inni. Are you ready for this? Aha. Zaczynamy się uczyć w ostatniej chwili. Nie śpimy, pijemy kawę i wkuwamy. Ja leżałem na książkach. Kładłem sobie książki pod poduszkę, rano się budziłem i tą wiedzę z książki miałem już przyswojoną. A jak się zdaje maturę? Na wsi? Wspaniale, no wiesz, podjeżdżam koniem. Przywiązuję go pod szkołą. Czy za Polski przehandlowałaś konia? Coś takiego. Trzeba było bardzo walczyć. Jeżeli chodzi o sztuczkę, taką poradę, to mogę powiedzieć tylko tyle, że warto usiąść w pierwszym rzędzie, bo nauczyciele, którzy pilnują maturzystów, głównie skupiają się na ostatnich rzędach. Wszystkim się w ogóle nie stresować. Ale uczyć się czy nie uczyć się? Uczyć się, jak najbardziej się uczyć, bo trzeba się uczyć. Trzeba czytać streszczenia. Nie trzeba się przygotowywać. Przyjdziesz z bomby, to na pewno jakoś się uda. Mi się jakoś dało prześlizgnąć. A jakie masz rady dla tych, którzy mają zdać maturę? Wiesz co? Uczyć się systematycznie, już za późno. Uczyć się i wyluzować. Pamiętasz coś z matury? Pamiętam historię, bo ja zdawałam maturę z historii. I rozszerzono angielski, polski. No to jak kupuje się maturę? Jak kupuje się historię z, ten, historię z matury? Nie kupuje się, nie ściągałam. To był jedyny przedmiot w szkole, na którym nie ściągałam nigdy. Ile kosztuje matura? 13,50. 13,50? Ale to na stare czy nowe? Dolara. Pamiętam swoją maturę, byłem najlepszym, absolwentem zespołu szkół energetycznych w Gdańsku ze średnią 5,5. Ale nie można być najlepszym z zawodówka. To nie była zawodówka, zespół szkół energetycznych, tam były też klasy licealne. A miałeś w długopisie zrobioną ściągę? Nie, ale mogę zdradzić, jak miałam wcześniej w szkole, na linijce. Drodzy nowi maturzyści, dajcie sobie czas. Macie dużo czasu, macie całe życie przed wami. Zdajcie tą maturę, wyjedźcie sobie na podróż dookoła świata, pozwiedzajcie inne kraje, zobaczcie, co was interesuje. Za pieniądze rodziców. Kochani, bądźcie twardzi. Musicie dać radę i na pewno wam się to uda, lepiej niż mi. Powodzenia na maturze, to nie jest wcale takie trudne. Piszcie w komentarzach, jak wam poszło, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia za tydzień.